Nad zapomnianymi krainami zbierają się czarne chmury. Ciemność zacieśnia swoje objęcia z każdym dniem. Potwory nękają ludzkość jak nigdy dotąd. Pośród tego chaosu dzielni bohaterowie stawiają czoła przeciwnościom losu. Niestraszne są im zagrożenia, smoki, mroczne kulty, śmierć. Nadchodzi czas wojen i niepokojów, czas cierpienia i głodu, zniszczenia i śmierci. Prawdziwe zagrożenie ukrywa swoją twarz. Nadchodzi dzień, kiedy zło ujawni swoje zamiary. Silvery Moon, uratowane przez Aldrenai, zmaga się z demonicznymi najeźdźcami. Miasto będące samotnym strażnikiem między wschodem a zachodem nieustannie od kilkunastu lat walczy z nieznanym wrogiem, nazywanym Cieniem Wschodu. Północ zachwiana jest przez zniszczenie połowy Luskan oraz nieustające walki z zielonoskórymi w Dolinie Lodowego Wichru. Demoniczne siły sieją spustoszenie nawet pomimo starań bohaterów północy. Bitwa pod krwawym kłem skończyła się zwycięstwem okupionym śmiercią i cierpieniem setek. Zielonoskórzy rozpierzchli się, zalewając tym samym północne krainy, a zamknięte portale pozostawiły po sobie demoniczne hordy, z którymi zmagają się królestwa. Południe nękają legiony umarłych. Wrota Baldura, Chult i Kormyr są całkowicie odcięte od reszty świata. Zdane same na siebie muszą poradzić sobie z nadchodzącym śmiertelnym zagrożeniem. Na południu dopiero zbierają się czarne chmury, z których pada krwawy śnieg. Morze skrywa nieprzenikniony cień pośród swoich głębin. Nad Kormyrem panuje wieczny huragan. Dżungle Chult stają się dziksze i gęstsze z każdym dniem. Świat postawiony został przed ostateczną próbą. Być może szczęście, być może chęć zarobku, być może boskie wezwanie. Nie wiadomo, co pcha ludzi do walki ze złem. Nadchodzi czas bohaterów, czas bitew i chwały. Świat uratować mogą tylko najpotężniejsi. Cokolwiek by nie kierowało ich czynami, niosą oni za sobą wiatr zmian. Dmie on w żagle wszechświata z niezwyciężoną siłą. Czy ich silne ramiona, niezachwiane serca i hart ducha uratuje świat przed zniszczeniem? Znam ich osobiście, a historia, którą usłyszycie, jest opowieścią ich życia. A zatem zostańcie chwilę i posłuchajcie. Zmniejszasz wagę płyty i co? Bo ona dalej waży tyle, że jej nie podniesiesz sam. Już nie mówię o tym, że to jest niewygodnie, bo płyta jest większa niż to. Mamy czworo. No dobra, ale to i tak ją przyniesiemy razem z tym topionym elfem, nie? Nie, pan nie ma. No. Po coś nam to ma? Kurczę, się tu znowu dokasną do pani, co byśmy tu najnieśli tym razem. Bardzo wesoło jest przy końcu świata, no. No to dalej rozdupcamy to kurwa pizdu i... Płytę i jak niech tam płyci. To serio mówi. No to przenosimy, ja to zmniejszam, przenosimy. Jebnij to. No nie będę tego dźwigał, kurwa pierdolnij, to co ty chcesz z tym zrobić? Będzie ona będzie patrzeć po zmniejszeniu. Po zmniejszeniu? No ciężko wam powiedzieć, bo... No... Ty jej nie dygniesz, nie? Jak ją podniesiecie albo spróbujecie ją podnieść, to możecie sobie oszacować. No, łapać za. To no. Tak jak z bitumicznymi krążkami, no może się w środku puste. A tylko jest napisane 20 kilo, nie? No. Rzucać mi tu siłę, raz, dwa. Czy chcielibyście, żeby zmniejszył tu siłę? 9. Bo widzisz, jaki kurde... Ajwar? Same potężne zawodniki. 11. Okej, okay, za pierwszym razem się 12. Nie udało. Ja mam 12. Ja mam 12. Też. Czyli jest... Kurwa, źle złapaliśmy. 16! Koksy teraz pójdą. No okej. Okay. Żyły wam wyłażą na łapach.
ale w końcu udaje wam się odsunąć lekko i podnieść. Szybko jednak ona robi chum i pada tak na płaskę, bo nie jesteście jej w stanie utrzymać. Teraz będzie łatwiej bić ją, kurwa, tą płytę. Pewnie waży jakieś, teraz, pewnie waży jakieś 600-650 kg. A może przodem. Ty lewitację ile podniesiesz? Tą telekinezą. Nie podniosę. Nie podniesiesz? Nie. Ale coś chyba niewiele. No 500. No. To ładuj trzech resztę. Trzech resztę, kurwa, wtedy po... Albo dwóch najlepiej. Ja bym ten prowadził. Mam 50 kilo, tak. No nie mam nic przeciwko w sumie, no jakby... No, 500 kilo na resztę. 500 kilo. A, kiedy płyta upada, to widzicie, że ta czarna... Ten czarny marmur rozchodzi się dosłownie po podłodze. A monolit jakby... Trzy razy szybciej leci w górę. Jak całość płyty dotknęła podłoża. No dawać. No to w górę, w górę, to kurwa. Teraz nie ma jak palców tam włożyć. No lewitacja tam jeden. Rożek? No tak, wiesz. Lewitacją? No. Telekinezu. No. Lewitacja. Ale mówię o lewitacji, kurwa, któryś. Uprę się, że nie. Bo to raczej jest podniesienie jakby... całości i ewentualnie manipulacja. Więc tam... Ja proponuję raczej rozkuć płyty albo coś w tym stylu obok, żeby tam się dało chwycić. Kurwa, napierdalaj tym młotkiem. Napierdalaj! No dobra, to wróg tej płyty. No, kurwa, wróg. No wróg, nie, żeby wykluczyć. Nie w płytę, no. Pod płytą. Chcesz, żeby pod, kurwa, jakoś łapę podłożyć. Żeby ją chwycić, tak? Tak? Od spodu. No i co, czym ci tu ziemię mam tam rozgrzewać, no? No młotem, ty co posiadasz? No młotem. Ja pierdolę parę razy. Dobra, no nakurwiam młotem w ziemię. No dobra. Na co rzucam? Na siłę. Atletykę. Atletykę? To 20. Okej. Okay. Udajcie się na tyle, żeby można było jeszcze spróbować podnieść raz. Rzućcie mi na siłę. Bo ten monolit zapierdala teraz jak... Jakby miał motorek w dupie. Jest K4. 16. Jest K4. Ja też mogę? Jaki? Też mogę dorzucić? To sobie pomyśl. Masz chyba, że nie będę miał. Tak mało miałem. To 14 teraz. Okej. Okay. 19. No dobra, dobra. To tak by się to udało. Podnosicie, a Xeros rzuca swoją telekinezę, żeby wam pomóc ją utrzymać. No i się udaje. Jest w powietrzu, a monolit na razie się zatrzymał. Kiedy ją podnosicie, czujecie jakby pnącza albo korzenie te czarne żyły, które tam idą w ziemię, się odrywały jak małe linki, sznurki. A na razie trzymacie to w powietrzu. Trzeba to zabrać jak najdalej. I najbardziej. Jak najwyżej. Pod tego kręgu teleportacyjnego? Czy się teleportujemy z tą płytą, czy nie? Kurwa, głupi pomysł, żebyśmy we dwóch z Eivarem doszli tam pod spód, żeby było łatwiej nam nieść. Ale jak nagle się rozpuszcza. Nie. Gdzie tam, no 600 kg? Czy z tego płotu, a czy płotu, tej barykady da się, nie wiem, wyciągnąć jakiś wóz albo coś takiego by było? Raczej nie. One tam są połupane właśnie, żeby ich nie dało się ruszyć. Te barykady są tak zrobione, żeby to z resztek dosłownie. Nawet rozwalali część budynków, żeby tylko zasypać te drewniane kramy, które tam były. Więc dookoła siebie no, po prostu macie lej jak po bombie, nie? Weź Xeros, zerknij pod tą płytę, czy coś na niej jest. Co? Zerknij. Nie puszczą. Zerknij, no tam gdzieś, no zerknij się, my tam... To bardziej któryś z was jest. No tak,
telekinezuje. Tylko, że oni... Ich nie, trójka trzyma. Trzyma. Ty telekinezujesz i sobie podglądasz. No ale też muszę to dotykać, nie? Telekinezy? No ale jednocześnie się zmieszałem z ciężar. To musi trzymać. Przejem paluszek. No. Znaczy, no okej, okay, ale to możesz tam... No to jedną ręką tam zabrać, a? Gilu, gilu robić. Gilu, gilu, gilu. Dobra, no jak chcecie. Może jakaś specjalna płyta, jest coś napisane pod nim. No dobra, to tak. Okej. Okay. Przyglądając się, widzisz dziesiątki biegnących run, świecących jaskrawym światłem. Widzisz, że są tam okręgi, takie, powiedzmy, no mają ze 2-3 mm. Jest ich w cholerę i w końcu tak na jakieś tam 4 cm kończą się takim małym kolcem. I tam płynie krew. Aż zbiera się tak kropelka, kropelka, kropelka. Ona się długo zbiera. Kiedy kapie, słyszysz, że monolit robi wyżej. Żebyśmy zbierali te krople, żeby w ogóle nie dotykało ziemi. Trzeba to przekręcić do górnogami. Żeby krew nie spływała. I żeby gościa najwyżej zgniotło. Rozumiem, on tam jest zamontowany, tam spływa w niego krew i a jak będzie to górnogami, potem po prostu nie będzie spływać ta krew do góry. A jakby rozjebać te runy? Przeciąć je w pizdu? Zrobić taką... Da się coś tym zrobić? Zniszczyć te runy? Kto się? Co ci twoja wiedza poprawia? Co ci mówi wiedza tajemna? No a powiem, że mam sobie wiedza tajemna i przeciw zaklęcie kołaczka, kurwa. Ja to dezintegracji nie masz, kurwa. Kurwa, ja to chciałbym kiedyś, żeby dojść do jakiegoś mojego skomplikowanego zadania zaklęcie rozwiązujące kołaczka. Zanim twoja wiedza tajemna ci coś podpowiedziała, wpływ chaosu wywołał zachwianie w mocy, dzięki czemu przypływ dzikiej magii zareagował. Czujesz takie charakterystyczne idące po kręgosłupie. Oho, oho, i tak, tak oho, trzymasz tą płytę i tak... Oho, będzie oho, rzuć mi kasto. Kurwa mać, zamienię się, pojebać czegoś, albo jeszcze gorzej. I słyszycie tylko, kurwa... Na czcionkę. Ej, kamer! A może dezintegracja razy 100 teraz? I znikniemy wszyscy, wiesz. 9. 69? Trzymasz tak tą płytę, ten palec, tak się zastanawiasz, co ci tam i tak chodzi ci po głowie, aż ten chaos gdzieś tam czujesz, że idzie po kręgosłupie, wzdryga cię i robisz takie i magiczny pocisk piątego kręgu. Jakie to są obrażenia? Chyba 6 pocisków. Nie. Magiczny pocisk. Za każdy krąg powyżej pierwszego tworzy dodatkową strzałkę.
Czyli cztery strzałki. A masz trzy podstawowo. Siedem. Siedem i każda 1k4 plus 1 od mocy. Musimy się podawać. 4, 3, 2, 4, 3, to jest 7, 7, 9, 4, 13, 16, 4, 20, 20, 2, 7 i 7 jeszcze. Bo 1 na każdą. 22? 22 i 7, 29. W końcu nie wiem. Punktów obrażeń. Tak. W końcu nie wiem. Nie wiem. I tak trzymasz, trzymasz. No, jest okej. Okay. Excuse me. Ale to nie chciałem na taki. To jeszcze ci palec tak skrzy. No i chuj, zrobiłeś to? Ej, chuj, zrobię. Warto było to trzymać? Płyta jest wyjątkowym artefaktem, na pewno. No mówmy się, że można było za nią kupić pewnie małą wieś, to na pewno. Dużą wieś pewnie. To jest płyta większego, międzywymiarowego wiązania. Stworzona jeszcze za czasów Neterilu, latających gwiazd. Do trzymania więźniów. Zaklęcie, które na niej teraz łazi, czyli te runy, są relatywnie bardzo świeże. Tam płyta swoją drogą, a to jest po prostu świeże jakieś zaklęcie. Spisane w jakimś dziwacznym języku, który kolejny raz już widzicie, bo to czarny kult używa go już raz za razem. Przy różnych rytuałach już nieraz go widzieliście. Ale nie masz pojęcia, do czego to służy. Nie pomoże natomiast tego, jesteś pewny, przekręcenie tej płyty czy cokolwiek. Ta kropla krwi jest tylko symboliczna. Te kręgi to jest po prostu jak klepsydra, która wyciąga... Klepsydra dla tej mocy, która wyciąga na jest z osoby przytwierdzonej. Często tych płyt, jeżeli... Jest ich kilka odkrytych na świecie. Używa się jako narzędzia tortur. Przytwierdza się takiego jegomościa, przelewa się trochę energii i ona zaczyna jegomościa wsysać. Jak zacznie mówić, no to się go wydobywa z tej płyty. Tylko trzeba spełnić jakiś warunek. Trzeba wiedzieć, jakie zaklęcie było użyte do rozpoczęcia wiązania. I jak spełni dany warunek, to po prostu płyta go wypluje. Na przykład, jeżeli ma mówić tylko prawdę i rzucone zostało zaklęcie prawdy. Nie? I tyle. Jeśli nie, to w końcu płyta go wchłonie. Gdzie go pęta, gdzie go wiąże, czy zabija, nikt nie ma pojęcia. Nikt się nigdy nie odważył tak na trzeźwo tam po prostu wejść w tą płytę. Ale wiadomo, że to jest przejście jakieś. Być może. A być może od początku to miało być narzędzie tortur w miastach Neteru. Także ta jest po prostu zmodyfikowana przez czarny kult trochę. Ale żeby usunąć runy, nie wiesz, czy dasz radę. Uszkodzić. Nie jesteś pewny. Znaczy, tam, no, nie ma mechanizmu jako takiego, nie? Po prostu są runy, które widnieją na tym, ale nie są wpisane jakby w materiał, stąd też nie byłoby z tym problemu, jakimś tam próbą tego rozproszenia magii czy cokolwiek takiego, ale nie znasz języka i nie wiesz, co to, jaki poziom ma to zaklęcie. Więc ciężko jest ci określić, czy dasz radę. Ani nie jesteś pewny, że to możliwe, ani że niemożliwe. Kiedy mi kurwa w to rozpierdolmy to.
Bierzmy maszynę do tortur. No. Nie po to tyle levelowaliście, żeby nie spróbować. Ja mam dalej jeden pomysł. On jest nieprzytomny, nie możemy go odrzucić, nic. No on jest nieprzytomny. Dlatego pewnie... Mógł być z tym nawet związany jakiś warunek, nie? Bo się go nie da odsudzić. Więc albo możesz spróbować rozproszenia, albo możecie spróbować znaleźć, co było tym warunkiem, skoro nie można go obudzić, nie można go wybudzić z tego. Trzeba mieć rozproszenie, Maj. Kołatkę mi. Puknij kołatką, żeby to się otworzył. Puk. No tak, ale możesz wykorzystać tam, umówmy się, do tego celu przeciw zaklęciu. No to jest rodzaj zaklęcia, który się cały czas jakby rzuca, nie? Oj, pan, rozumiesz coś z tego kłaplania magicznego? Tyle samo co i ty. Czyli gówno. Znaczy Xeros to bardziej gada do siebie. Aha, ale coś tam słyszymy, co on gada. No tak, jakie wolność, jak problem, że uczymy, może nie. Tu w lewo, tam w prawo. Koniec końców nie ma sensu trzymanie tej płyty, więc możecie ją postawić bokiem. To postawmy ją bokiem. Nie zgniecie tego, a wy będziecie tylko trzymać, nie? Nie trzeba cię tego tachać. Na Xeros nie będzie musiał koncentracji utrzymać. A może zostawmy tak, żeby... No przy miłościach nie będzie trzeba w ogóle trzymać. No ale żeby w razie czego trzeba było rzucić zaklęcie w ten. A, no to... Na chwilę. No, panowie. Co robimy? Bo ja mam zamiar zakończyć dzisiaj ten rozdział. Nie ma opcji, żebym to zostawił. No wiadomo. Bo mam jeszcze takie bomby do spuszczenia, że to po prostu... Jakby mu... Do japy... wlać tą miksturę przywrócenia, co mamy. Tak, co kupiliśmy te dwie. Ale to chcę od jakiego, to już nie ma opcji, żeby on to dał. Ale nie jesteś nieprzytomny, więc nie możesz jej wypić. No wylejemy mu normalnie. To się utopi. On się zakrztusi wtedy. To się utopi. Nie wypije. No jest jakaś szansa, że się nie zakrztusi. A jak mogę... się utopi, to przestanie krwawić. Ja mogę wrzucić na niego leczenie lekki. I wtedy będzie porazek jemu, nie? Tak, bo będzie śmierć. No co, o to chodziło, nie, tak? No, że a, jak no. Się utopi, no to umrze, no czym jest porazek jemu. No. A jak nie, to jest po Xerosowemu i... Wszyscy szczęśliwi. No, i fraz pełen plus, nie? Tak czy ale tak, ale będzie mieć czyste ręce, bo ty nikt go nie zabił, tylko sam się udławi. Chyba. Nie ma śladów, no. Skąd ja to? A jak go przywrócimy, on będzie miał więcej energii. No i co? No i więcej będziemy mógł oddać do kamienia. Ale jak będzie przytomny i żywy, no to nadal będzie krwawi? No chyba ten mechanizm sprawia, że z niego krwawi. Nie, jak się będzie przytomny, to... będzie wiedział co robić. To może po prostu postawmy tą trumnę bokiem czy tam uprzejmą ścianę i spróbujmy ten mechanizm jakoś zatrzymać, nie no wiem, właśnie, wyjąć właśnie tej... próbowaliśmy, teraz nie bardzo wie co zrobić. No mogę też to przeciwzaklęcić spróbować. Mamy na tą chwilę dwa wyjścia. Bo tak naprawdę jakie, któreś... Ten mechanizm na... Xerosie jest od spodu w tą płytę jakoś tam zamocowany? Mechanizm. Mechanizm. Może go młotem wybijemy. Weź dłutko, pozmieniamy runy. To jest chuj, nie robo. Bierz dłuto i tłuczemy. Masz dłuto? Mamy przecinek. 3 minuty, żeby się zdecydować. Kurwa, usuwamy tego jebanego runy. Spróbuj.
Nie, nawet kurwa jebaną kołatką nawet. Kamczatka. No, to rzucam przez... Kamczatka. Czy mamy słomkę na przykład? Jakby wiesz... Wsadzić mu w usta, o tam, do zaprzełek. I mu... Tak to równie dobrze można mu delikatnie przecież przelewać do gardła. Powolutku bardzo. No to powolutku, dobra. Ty, kto ma trapne ręce? No to ty trzymasz, no, ty możesz to wyklepać. O tu mam o... To potkę bierz. Zaraz. Ty masz winne ręce. Ale ja trzymam... A, już nie trzymam. Już nie trzymam. No to będę dobra, to ja trzymam ten cały... Palce, no, żeby się nie wyjechał. No, żeby się tam... Ja pomagam, bo ja też się nie wyjechał. Odsuńcie się, kurwa, po kropelce wyklepał. No dobra, kropelka. Rzucaj z winne dłonie. O cię chuj. 36. Rozlałeś. Wylał wszystko do japy. No niestety, rozlałeś. Stopień trudności to 40. 37. Kropla za kroplą. Powolutku spływa cała mikstura do gardła Lorda Nashera. Przez parę sekund no nic się kompletnie nie dzieje. Aż w końcu... Tak się próbuje rozejrzeć, a płyta robi... I po chwili dalej go łapie. Tak jakby go za dłonie złapała, ale on próbuje się wyrwać. Zaklęcie dalej trzyma, tylko że nie czyni go nieprzytomnym. Jest więcej niż jeden warunek. Szybko! Pomóżcie mi! Łapie. Dobra, że mnie wciąga. To, łapiemy go za plecy. Dobra, rzućcie według na siłę. Znaczy, no mam siłę. Ile rzuciłeś? 18. Kostką. No, ale to minus 4 to było do wszystkich rzutów? Wszystkich. Dobra. To 13. No, ciężko wam idzie, ale cały czas jest... W tym momencie jest po łokcie i po kolana. To co? Pomaga mu im jeszcze. Weź kurwa zaraz. Tą telekinezą go. To co? To mu urwie ręce. 500 kg nacisku to ile jest newtonometrów? Przypalimy mu rany, kurwa, nie wiem. Poziomu. Tak, klepiesz płytę. I co będzie? Bzzz. I chaos po plecach. Uuu. Znowu. Rzuć mi kast. Jaki się sobie chuj przypomnieć w takich chwilach, nie? Całą walkę był spokój. Tyle dezintegracji, Nic. Nic. A teraz? A teraz, o, takie krótkie macanko i... 83. O chuj. O, to już. Paniec, palec śmierci. I wy nie mrawena, dziękuję. Palec śmierci to przy tym to jest pikuś. 6 palców śmierci. Pu. No, co nam przypierdolić? A okej, dobrze, że przywrócenie przywraca full punktów życia. Rzuć K10. Każdy z was dostaje 6 punktów obrażeń nekrotycznych. Jest. I odzyskujesz za każde im zadane 6 punktów obrażeń nekrotycznych punkty życia. 6. To jest czworo. Kurwa, a za mnie. Pamiętajcie, że nekrotyczne obrażenia można wyleczyć. Nie można wyleczyć ich eliksirem. To też miejcie z tyłu głowy. No, Xeros jakby taki nawet bardziej rzeźki się. Ja też się trochę tak lepiej czuję. A, no też. Dotykasz płyty i zaklęcie powoli zaczyna się skrzyć. I tak jakby się paznokciem zaczął zdrapywać, nie? Aż w końcu pęka. Daje ci się je zniszczyć. I udaje wam się wyciągnąć Lorda Nashera. Z płyty. Zaraz się odwracam, co się dzieje z monolitem. Płyta zamienia się w pył.
monolit. Kurwa, nie w tą stronę, co stoi. Nie, zaczyna spadać. A myślałem, że się wypierdoli w naszą stronę. Tak, tylko to jest... jakieś... kilometr. Pół miliona ton zawieszonych jakieś 60 metrów nad ziemią. Jak to piznie, w sensie już dotknie ziemi, to przestaniecie istnieć, będąc w tym miejscu. Więc bierzemy... Więc płyta, więc cały ten monolit... Musimy spierdalać. Niewiele myśląc. O, nie wiele zaczyna myśląc. Lecieć. Rura. Dookoła jest przecież barykada. No. I macie Lorda Nashera, który jest taki... I jeszcze trzeba... Jeszcze Urta. Jeszcze trzeba Urta zgarnąć po drodze. Co kurwa z nim już chuj tam? Co kurwa już chuj tam? Ja go zabieram, nie ma tak. To zabierajcie. Nie będzie kurwa, on szedł do Merkula. Chuj z Merkulem. Kuta zjebane, się wypił na mnie. Nie wypił się na ciebie. No masz błogosławieństwo. No mam, no niby tak, no ale obrażony jestem. No nie tak. Jestem obrażony. To taki obrażony. Jestem tak mniej obrażony. Jestem obrażony. Bierzesz Urta, biegniesz po niego? Tak. No tu się sekundy liczą do swego. Dobra, to ja wezmę tego Lorda na szereg. Nie, ja go łapię. Ty i go lotem wypierdalam. No to... A, dobra. Chłopaki, radźcie sobie w tej sytuacji teraz. Biegnę w stronę Urta. Już był zobacz. Dobra. To ja ten młot Urta wezmę w razie. Dobra. Też. Bo już dążę sporo biegniemy. Do któregoś z nich. Dobra, gdzie jest ten krąg? To ja w stronę... Teleportacyjny? Tak. Tutaj. Musicie przebiec jakieś 300 metrów. Rura, chuj. Lecę, biorę Urta i lecę z Urtem. Okej, okay. Dobra. Rzuć atletykę. Kwa, atletykę? Wiem, że go pobiegnę. Nieźle. Jest 16. O, tam złapałeś go za nogę. Jak znajdziesz lepszy pomysł, to może cały Urt pójdzie. Widzę to, że się Maramę z nim męczy biegnąc. No tak trochę męczy się szarpiąc. Pomogę mu. Dawaj. Monolit znika cały czas w ziemi. Zbaczam z kursu, zatrzymuję się do Maramę, no mówię, kurwa, dawaj tutaj, panie, rzuć atletykę z przewagą. Rzuć, bo może drugi będzie kryty. Nie. Niebezpieczna sytuacja. Niebezpieczna sytuacja. Dawać pan, nie ma czasu. Rura. Go. Wylatujesz w górę ponad miasto i ponad tą zielonkawą chmurę, która się pojawiła już dawno na tym Waterdeep. I chyba nigdy nie była gęstsza, przynajmniej masz takie wrażenie. Brakuje ci tlenu w płucach. Lord Nasher tylko się tak przygląda, próbując w ogóle jakoś złapać oddech. Wylatujecie, by przelecieć nad... najkrótszą trasą, żeby przelecieć nad cmentarzem. Widzisz swoich kompanów, kiedy monolit leci w dół jako szalały, jednocześnie obijając się o ziemię i wybijając, poszerzając tą wielką dziurę. Wzbijają się tumany pyłu i kurzu, które zasłaniają już widok twoich kompanów. Wasza trójka musi mi rzucić rzut obronny na zręczność. Wyniosąc Urta, macie utrudnienie w tym rzucie. Trzynaście. Siedem. Potykacie się, wstajecie z klęczków i biegniecie dalej wtem, słysząc nic innego, jak ryk kościanego smoka, który ten skurwiel został wcześniej
zapanował na niebiosach. Uciekasz, ile możesz. Kiedy znajdujesz się w połowie drogi, smok wzlatuje ponad ulicami tutaj. Jednym machnięciem skrzydeł unosi się ponad całą mgłę i wysoko nad chmury, aż z miejsca, w które na niego patrzysz, przesłania ci słońce przez jego szkielet. Rzućcie mi kolejny raz na zręczność. To samo. Trudnie, nie? Tak? Cały czas stachać mi? 12. O, ci kurwa. 28. Kurwa. 6. 22. 6. 28. Dobiegacie do kręgu teleportacyjnego. Się. Że działa. Doki. Resie, kurwa, doki. 30 razy powtarzam, doki. I widzisz, jak krąg teleportacyjny robi Coś tu jest nie tak. Czegoś brakuje. Do doków, proszę, szybko, już. Ile macie pasywnej percepcji? 11. 19. Okej. Okay. Dostrzegasz, 11. Że jedna z płyt chodnikowych jest po prostu pęknięta, na której został wyrysowany krąg. I magia nie może się połączyć. Upadek jednego z tych rycerzy z góry sprawił, że ona pękła po prostu. Kurwa. I cały krąg działa, bo cały jest dobry, tylko tu się po prostu nie zgrywa. Poprawiam płytę. Monolit w tym momencie jest... Poprawiam płytę, żeby się wyrównało. Jakieś 3/4 w ziemi. Wszystko jest w pyle i kurzu. Ledwo widzicie w ogóle cokolwiek. To jest dosłownie na omacek poprawianie płyty. Rzuć mi zręczne dłonie z utrudnieniem. Oho. To jest mu dubi. Okay. Słyszysz jakieś pęknięcie. Nie jesteś pewny, co to jest, bo wszędzie jest kurz. W tym samym czasie, kiedy dolatujesz się nad cmentarz, smok tylko przelatuje nad zwałami kurzu. Ginie w kurzu i wylatuje od razu z drugiej strony ten cały tuman kurzu, pyłów, gruzowisko rozpylając wokół i otwierając japę, drąc się w niebogłosy. Goni za wami tak, że w następnej turze... Mam cię. Co robicie? Kurwa, znowu doki. Cały czas coś próbuję, patrzę się na raz jakiego i drę się doki. I tak nie widzisz. To już za gęsto jest w powietrzu. Tylko kasłanie, pylica. Przykładam rękę w tym, którym miejscu, co są złamania, żeby docisnę, żeby... Dalej z utratą przewagi. O Boże. 26. Okej, okay. I widzicie tylko pośród tego całego kurzu... Doki. Trzymałem cały czas urta, jakby co. Okej. Okay. Xeros. Kiedy dolatujecie do granicy, smok wcale nawet nie ma zamiaru was ubyść. Po kościach przechodzi tylko fioletowy promień, który zbiera się w jego paszczy, oczy mu błyszczą. I próbuję was trafić. Rzuć mi rzut obronny na zręczność. Manewrancie chyba. Rzucaj, nie masz czasu. F-16, kurwa. F-16. Jak nie, to pikujesz jak... A zresztą w sumie to co z tego będzie. To jest 10×10. O kurwa. 24. Nice.
smok puszczając promień, kiedy ty akurat unikasz jak tylko możesz, to smok gruzuje cały ten mur swoim promieniem. To jest tylko gruzowisko, trumny, pomniki, budynki, nic tam nie ma. A tak wyszczęścić trumny? Kiedy wy spadacie, nurkując pod mury. Kurwa, pojawiacie się w dokach, kiedy chmura wali jak szalona w waszym kierunku. Jest widać z kilkuset metrów. Sięga wysoko w chuj ponad budynki. I dostrzegacie tylko smoka, który mknie za Xerosem. Gdzie Xeros spada zaraz za mury, robiąc unik przed promieniem. I smok tylko składa skrzydła, żeby zanurkować za nim. Chmura sięga tutaj i rozbija się na razie o zamek Waterdeep, kiedy wy pojawiacie się gdzieś w tym miejscu. No i Dzida? Rura. Biegniecie. A słychać, że monolit leży już na dnie. W tym samym czasie, kiedy tylko on dotyka ziemi, wystrzeliwuje jak z wulkanu magma. Lawa strzela wszędzie odłamkami. Wszystko wokół przykrywa dosłownie tuman pyłu jak z wulkanu. Zaczynają padać takie płatki jak śniegu, tylko pełnego kurzu, pyłu wulkanicznego. Dusi was w płucach, rzućcie mi na kondycję. Ja cię nie mam płuc. To cię nie dusi. O! Teraz 20 rzuciłem. 27. Kaszel, nie kaszel. Byliście zawsze na to gotowi. Nie po to tyle pokonaliście, żeby teraz paść przez jakąś odmę płucną. Każdy z was robi szybki zaciąg, chust i lecicie dalej. Smok jest dosłownie na kłapnięcie za twoimi stopami. Kiedy zaklęcie lotu... Dobra, jeszcze chwilę będzie działać. Zlatujecie w dół i patrząc, lecąc w kierunku obozu, ludzie, którzy na to patrzą, zaczynają po prostu uciekać. A smok robi jeszcze raz. Czyszcząc całą północną część obozu, kąpiąc w białym, biało-fioletowawym płomieniu, który jak tylko dotyka ciała człowieka, znika kompletnie. Nie ma. Powiedz, rzuć mi rzut obronny na zręczność. 24. Wiesz, że minimum, które musisz rzucić, to jest 22? Teraz już wie. Lawa zaczyna płynąć ulicami, jest ją widać z daleka, że się świeci pod pyłem, dymem, kurzem. Odłamki skał dolatują aż do portu. Rzućcie rzut obronny na zręczność, by ich uniknąć. Widzicie bramy już w waszym zasięgu wzroku. 25. A to z utratą przewagi? Ja rzucam przewagą. Tak, a wy z utratą ze względu na to, że tachacie urta. 9. 10. Dwadzieścia jeden punktów obrażeń od ognia. I 7 punktów obrażeń obuchowych. Odłamki skał walają budynki, musicie przeskakiwać, potykacie się. Pył dociera do was, do portu, kompletnie nic nie widać. Po prostu biegniecie na oślep, ale pamiętacie, gdzie była brama, żeby chociaż w tamtym kierunku się poruszać. Czujecie jakąś trawę pod stopami, to na pewno już jest ta ostatnia prosta. Wybiegacie przed bramę. Brama zostaje zatrzaśnięta za wami przez ludzi, którzy się tam znajdują i przypatrują się temu, jak nad placem, jak nad polem bitwy przelatuje smok
kościany smok, a zaraz przed nim Xeros. Jest dosłownie na wyciągnięcie kła. W tym samym momencie dostrzegacie, że kobieta, którą wcześniej już gdzieś widzieliście w obozie, ubrana na biało, La Real bodajże? Nie cytujcie mnie. Pojawia się na wejściu, na głównej drodze, w połowie głównej drogi mniej więcej, tak jakby użyła właśnie tej bramy, nie bramy, której wcześniej używała Akasza. Pojawia się, występując przed, widzicie jak zakręca tylko rękami i wokół niej pojawia się wiele kolorowych sfer. Każda z tych sfer wypuszcza promień, który oddaje ten sam kolor. I kiedy tak celuje w smoka, któremu nie udaje się unik, rozcina go na dziesiątki kawałków, które spadają na obozowisko. Fakt, mordując jeszcze kilkuset być może ludzi, ale nie wszystkich. I macie chwilę, żeby odpocząć. I co? Kiedy Xeros lądujesz w obozie. Co Knasza, kurwa, masz do Naszara, no. Każdy kogoś go zna, kurwa. Wy jeszcze stoicie przed bramą, sam lądujesz pośród obozu. Tam ludzie biegają, nie wiedzą w ogóle, co się dzieje, nie? Dobra, szybko do tej pracowni, tej alchemiczki i do... Mm-hmm. I szukać Iwana. Okej, próbujesz się jakoś ogarnąć, gdzie wylądowałem, bo... Jeszcze cały czas masz smoka za plecami, jakby w głowie, nie? Próbujesz to ogarnąć. Mniej więcej wiesz, w którym kierunku. Bierzesz Lorda Nashera i tam razem sobie tuptacie w tamtą stronę. Lariel mówi, rzuca jakby w waszym kierunku, wyciągając rękę. Tych tutaj pojmać. Zdrajcom nie należy się chwała. I zaraz za tej bramy wychodzi trójka z dziewiątki z Neverwinter. Grimno, Bardock, ten wielkolud, i Xeros, łucznik. Oraz za nimi cztery postacie ubrane w złote zbroje z czarnymi, inkrustowanymi wizerunkami chyba Waterdeep? Stąd ciężko jest zobaczyć jakby na tył płaszcza przerzuconego przez ramię. Możecie się stawiać, jeśli chcecie. Proszę bardzo. Ale nie radzę. Wracając do ciebie, docierasz do namiotu, wchodzisz do środka. W środku alchemiczkę na kolanach właśnie związują mężczyźni w podobnych zbrojach. Złote, z czerwonymi płaszczami. Jest takie. W tym samym momencie za tobą staje kilku takich. Nigdzie nie idziecie. Z was zatrzymania. Jakie zatrzymania? Właśnie chyba uratowaliśmy Waterdeep. Zamknij się, zdrajco. Jep, 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 jep. Związani. Ale... Mężczyzna zabiera was, choć w ogóle ci mężczyźni zabierają was, mężczyźni kobiety, nie ma znaczenia, straż, zabiera was z alchemiczką włącznie, zabiera ją was z Lariel, przechodząc przez te międzywymiarowe wrota,
kiedy wokół po prostu dzieje się chaos. No Mucka taki, jaki świat nie widział. Nie wiecie, gdzie się znajdujecie. Sala wygląda jak zrobiona cała z białego alabastru i kości słoniowej. Kilka poziomów schodów. Lord Nashor też dostaje dobra. Kilka poziomów schodów. Lariel siedząca na tronie spokojnie rozsiadła się, zarzucając tylko płaszcz, ale zrobiła to nerwowo, tak jakby już no, jest o krok po prostu, ale stara się utrzymać dobrą minę. Wszędzie wokół są jej strażnicy, ubrani tak samo. Złote pancerze, długie, inkrustowane suknie i przerzucone przez ramię płaszcze. Wizerunek przypomina trochę herb Waterdeep. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy z nich jako brosze ma coś przypominającego znak Mystry. Ale też nie do końca. Nieznany wam znak kompletnie. Odsuwają się od was i zza tronu wychodzi mężczyzna siwawy, idealnie ogolony, włosy idealnie ułożone. Klękajcie. Ci, którzy nie chcą, muszą rzucić na mądrość rzutu broni. Nie rzucę. Znam ten mężczyznę. Nie. Nie z tej kampanii. Ale? No dobra. Oni są blisko mnie? Wszyscy? Tak, tak. Wszędzie jesteście dosłownie wszyscy. Do rzutu obronnego. Jesteście w rzędzie wszyscy razem z Lordem Nashorem. Tylko Lorda Nashora podnoszą, prowadzą go w ogóle, odziewają go w atłasy, żeby sobie tam usiadł obok, także tam jego traktują kompletnie inaczej. 25. Zaraz są błepu, bo śmiemy. 27. Okej. Okay. Ci, którzy wyrzucili mniej niż 20, klękają. Ci, którzy nie... czują... 24 punkty obrażeń obuchowych prosto w potylicę. Aż im się chce uklęknąć. Tak siłą rzeczy. A ja nic, nie, nic nie czuję, mimo iż chciałem się oprzeć tylko. Myślę, że nie powinnam was w żaden sposób sądzić. Według mnie powinniście zostać straceni tak, jak się na was patrzy. Nie warto jest tracić czas na takich jak wy. Złoczyńców, zdrajców, morderców, kłamców. Was powinno się wyplenić z tego świata. Ale powiedziano mi, że warto jest posłuchać chociażby waszej wersji. Zatem słucham, tylko nie traćcie mojego czasu. Bo nie chcę słuchać historii wylewnej, nie wiadomo z czego i nie wiadomo skąd. Załóżcie, że wam nie ufam i nie wierzę w żadne wasze słowo i pamiętajcie o tym. Możemy chociaż wiedzieć, o co jesteśmy oskarżeni dokładniej? Ależ oczywiście. Tyle wam się należy. Zostajecie oskarżeni o morderstwo na 130 tysiącach istnień mieszkańców Waterdeep, o wywołanie plagi, która dziesiątkowała ludność, choroby, która zmieniała ich w dziwne stworzenia, uwolnienie bestii, które czyhały w lochu, w lochach czatownika i otwarcie bram do podmroku, wszystkie winy, cierpienia wszystkich ludzi, dzieci, którzy zginęli i polegli. Za to jesteście odpowiedzialni i za to jesteście oskarżeni.
macie na swoją obronę. Rzuca Larry. Chociażby to, że nas tutaj nie było w okolicy przez dłuższy czas. Nikt nie mógł nas zobaczyć, bo byliśmy chociaż w Baldur's Gate. Taki to kolor, żaden nie... dowód. Zaklęcia teleportacji nie są na mocy przecież. A wiemy, że wśród was stronnicy potrafią używać magii. To żaden dowód. A kiedy to się działo? Dokładnie. Jeżeli by można czas podać, bo może mam sposób na to, że my w tamtym miejscu nie byliśmy. Nie jesteśmy w ogóle powiedzieli. Przez ostatni miesiąc. Przez ostatni miesiąc? To miesiąc temu to my byliśmy w Dragon Spear Castle. Kurwa. Byliście? Daleko, no. Koło. Nie da się tego udowodnić. Twierdza Smoczej Włóczni jest we władaniu Czarnego Kultu. Nie ma tam nikogo, kto mógłby potwierdzić wasze zeznania. Czarny Kult zdobył twierdzę niedawniej jak 2 tygodnie temu. Cała karawana Czarnego Kultu wyruszyła do Twierdzy Smoczej Włóczni, prowadzona przez krasnoluda Savadyakę, oszusta, zdrajcę i mordercę. A z tego co wiem, wy mu pomogliście. Jednak skoro nie potrafię tego udowodnić, nie zostajecie o to oskarżeni. Jeszcze. To jakie masz dowody, że to nasza wina? To co się działo w Waterdeep? Ponieważ byliście widziani z największym zdrajcą w historii Wybrzeża Mieczy, niejakim Iwanem z Północy. Tym, który porwał Lorda Nashera, tym, który zamordował 3 z Lordów Waterdeep, tym, którego planem miało być zniszczenie i zrównanie miasta. Otwarcie przyznaliście nieraz, według zeznań świadków, że jest on waszym towarzyszem. Szczerze powiedziawszy, to chodzi na to, że Iwan nas też oszukał. Lecz tego nie potraficie udowodnić. Prawda? Możemy to udowodnić. Jak? Narysujcie tu krąg prawdy i ja odpowiem na wasze pytanie. To odważne z twojej strony. Wiesz, że jeśli skłamiesz, krąg prawdy ukróci twe męki natychmiast. Ale sądzę, że jestem tutaj niewinny. Albo zostałem zmieszany z sprawy nieświadomie. Naszym celem nigdy nie było zniszczenie Waterdeep. Wręcz chcieliśmy je uratować. I pan nas po prostu musiał oszukać. Albo tak twierdzicie. Niech zatem będzie. Widzicie, że Lariel przez chwilę skupia się, wyrysowuje magiczny krąg i pojawia się krąg wokół was. Wszystkich. A zatem... czy jesteście winni śmierci wielu istnień w Waterdeep? Prawdopodobnie tak. Krąg nie reaguje. Czy przyznajecie się do współpracy z niejakim Iwanem z Północy? Tak. 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 My możemy zadać jej pytanie, czy coś odpowiadać?
kręgu prawdy, nie? Czy przyznajecie, że waszym głównym celem był wielki monolit w centrum Waterdeep? Tak. Znaczy to nie ona zadaje pytania, to cały czas ten szambelan. Cały czas. Myślałem, że to on. Czy to wy wielokrotnie włamywaliście się do miasta pomimo blokady i zakazu poruszania się po mieście? Tak. Tak. Czy to wy wielokrotnie włamywaliście się do budynków, mordowaliście istoty, które mieszkały w Waterdeep? Tak. Ale nic się nie dzieje. Jak mnie mam, nie potrzeba więcej dowodów na to, ile cierpienia zadaliście wszystkim. Myślę, że nie ma sensu na większe, na dalsze wyjaśnienia. W tej chwili Lord Nasher wstaje i mówi: cóż, chyba warto dać im chociażby jedną szansę, żeby mogli się wytłumaczyć. W końcu uratowali mi życie. Gdyby nie oni, monolit zostałby uwolniony, to, co jest w nim zamknięte, zniszczyłoby świat, a ja byłbym już dawno martwy. No chyba to o czymś świadczy. Lariel pozwala wam powiedzieć, co chcecie dalej, będąc w kręgu, więc nie możecie skłamać. Bez jakiej opowiedzi. Ja chciałbym w takim razie, żeby jeden z naszych kompanów zadawał nam pytania. Skoro jesteśmy w kręgu prawdy, to ani jedna, ani druga strona, w sensie naszych kompana nie może kłamać, co się wydarzyło podczas tej wyprawy. Niech będzie zatem. Iwar tylko rzuca, że tutaj uważacie się za mędrców i sędziów i ośmielacie się wydać nas wyrok śmierci, a gdyby nie my, to w ogóle tej rozmowy nie byłoby, bo nie byłoby was i nas na tym świecie już. No i oddaję głos. To ja będę pytał. Okej. Czy lubicie czarny kult? Nie. Nie. Od początku z nim walczymy. Staram się go wypełnić za wszelką cenę. Czy kiedykolwiek słyszeliście, że Iwan jest jakimś zdrajcą? Nie. Nigdy. Zawsze chciał pomagać. Kim jest dla was Iwan? Przy tamtym pytaniu krąg świeci się na czerwono. I po chwili... Przy tym drugim. Czy słyszeliście kiedykolwiek, żeby Iwan był zdrajcą? Otrzymujecie 40 punktów obrażeń od mocy. Ja poczekaj, czy kiedykolwiek słyszysz tak? Czy raczej kiedykolwiek słyszeliście? Aha. Pamiętajcie, że w kręgu jesteście wy i alchemiczka. Żona i mama. 40 punktów obrażeń od mocy. Czy można wyjebać tam, bo panie? Radzę wam ponownie nie skłamać. Nie zmylić się z prawdą, bo... Ale czy muszą wszyscy odpowiadać, czy wystarczy jedna osoba odpowiada? Krąg jest duży. Krąg czyta myśli, odczytuje serca. Zagląda do umysłu. Jest nieprzenikniony.
Ale Dalia nie była naszą towarzyszką, kiedy pojawiliśmy się w Waterdeep, więc my nie jesteśmy z nią tak naprawdę dobrze związani. Dalia pełna łez mówi, że w zasadzie krzyczy, że Iwan nigdy nie był zdrajcą. Po prostu zawsze stawiał dobro świata ponad swoim. Słyszała o tym, że coś jest nie tak. Ale nigdy nie pomyślałaby, że mógłby skrzywdzić setki tysięcy istot. Zarzeka się, że sama szukała odpowiedzi na tą plagę, chorobę, poświęcając temu wszystkie siły. Zatem skoro... Daj mi dosłownie 15 minut. Bardzo 15 minut, ja muszę być w końcu woli. Dobra. Zatem skoro... Nie potrafimy wyłonić jednoznacznie winnych i niewinnych. Pozostaje nam tylko wysłuchać wersji samego Iwana. Natomiast nie wiemy, gdzie się znajduje. Moja cierpliwość powoli się kończy, ale nie chcę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek powiedział, że jestem niesprawiedliwa. Widzicie, jak koniuszki dosłownie jej palców błyszczą i na waszych nadgarstkach pojawiają się na jednym i na drugim złote opaski wypisane runami. To są wynalazki, które stworzyła Mia. Larier jest generalnie w ogóle najtęższą umysłem, ona wynajduje wszystkie magiczne przedmioty, tak? Długa historia, kiedyś sobie to powiem. Macie jedno zadanie, żeby się oczyścić. Będziecie wolni. Macie znaleźć Iwana. Wtedy opaski rozświetlą się, a ja będę mogła z nim porozmawiać. Jeśli nie uda wam się w przeciągu najbliższych 3 miesięcy do zakończenia pory letniej i rozpoczęcia pory deszczowej, opaski wydrą z was duszę i na wieczność uwiężą je w sobie. Będziecie każdego dnia torturowani i odczujecie cierpienie każdej istoty, która straciła życie w Waterdeep. Macie 90 dni na to, żeby znaleźć Iwana. Chodzi mi, jak to zrobicie. To już jest w waszej gestii. Jeżeli to, co mówicie, jest prawdą, to zrobicie wszystko, by go odnaleźć. A teraz opuśćcie te komnaty. I czujecie przez chwilę, jakbyście opadali. Pojawiacie się w obozie. Normalnie stojąc. Trójka z dziewiątki z Neverwinter, która była z wami, również się tu znajduje. Dwójka z nich, poza Xerosem, idą w ogóle zacząć cokolwiek ogarniać, co tylko się dzieje. Znajdujecie się przed północną bramą, tam gdzie nie ma żywej duszy praktycznie. Na horyzoncie zbierają się ogromne wręcz chmury. Nad waszymi głowami niebo jest ciemne jak nigdy. Kap, kap, kap. Rozlega się kapanie o daszek nad wami.
pika, panie, o wasze pancerze. Dostrzegacie, że z chmur pada krew. Xeros pierwszy raz, odkąd tu jesteście, odzywa się. Jako łowca o niesamowitych zdolnościach i sławie przekraczającej wszelkie opowieści. Poprawia tylko kołczan, łuk, poprawia pas. Ciężkie chmury idą z nad Neverwinter. To krew mieszkańców miasta. Wstaje krwawy świt. Pora ruszać. I tu sobie zakończymy dzisiejszą historię. O kurwa. O kurwa. O kurwa. I jednocześnie drugi raz. Klimatyczne. O, proszę, w kurę nas zrobiono. O nie. Tak to nie będziemy się bawić. Dobra, na razie.